Cześć, tu Kama, witajcie na kanale Fish Talking. Czas na najnowsze wiadomości ze świata literatury, czyli Book News. Na samym początku chciałabym Wam bardzo mocno podziękować za wszystkie pozytywne komentarze, jeżeli chodzi o ten format, o Book News. Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa. I chciałabym zachęcić Was do lajkowania filmików i subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. To pomaga w zasięgach i mnie motywuje do dalszej pracy. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące literatury, świata literatury z ubiegłego tygodnia, to ponownie nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale mam dla Was kilka fajnych informacji, dlatego zaczynajmy. The Library zostało zamknięte. Jedna z największych bibliotek cyfrowych, która działała od 2009 roku, została zawieszona przez Biuro Federalne. The Library to była taka jedna z największych bibliotek cyfrowych, na której w 2022 roku mieściło się ponad 6,6 miliona książek. Jednak zamknięto ją ze względu na naruszanie prawa autorskiego, ponieważ większość książek, która się tam znajdowała, właśnie łamała prawa autorskie i były tam książki zamieszczane bez wiedzy i zgody autorów. Jak donosi TikTok, albo według przypuszczeń TikTokerów, wszystko było związane z pewnym TikTokiem, który został zamieszczony przez fankę książek Colleen Hoover, która zwróciła uwagę użytkowników TikToka właśnie na The Library, gdzie pobierała książki całkowicie za darmo. Jak większość TikTokerów uważa, to właśnie się przyczyniło do zamknięcia strony. Margaret Atwood, czyli autorka m.in. opowieści podręcznej, nie wjedzie już do Rosji. Jak donoszą media, pisarka znalazła się na liście osób z zakazem wjazdu do Rosji, po tym jak Kanada nałożyła na to państwo kolejne sankcje. Pisarka oczywiście nie jest jedyną znaną osobą, która znalazła się na tej liście. Na tej liście już jest całkiem dużo popularnych osobistości, m.in. nasza Olga Tokarczuk. Wydaje mi się, że wszystkim paniom jest z tego powodu bardzo przykro. Home Depot, how do you do this? How do you do this incredible thing? You give so much and you get so little in return. I mean... Krajowy Instytut Mediów udostępnił dane, z których wynika, że w ciągu 12 miesięcy książki czytało tylko 41% Polaków. Większość z tych Polaków to kobiety. Dane uzyskano w ramach badania założycielskiego. Badanie prowadzono na 16 tysiącach osób w wieku od 16 roku życia. Senat ogłosił, że rok 2023 będzie rokiem Wisławy Szymborskiej. W 2023 roku przypadałaby setna rocznica urodzin poetki. Jak co tydzień dzielę się z Wami teraz premierami tego tygodnia, więc jeżeli kogoś to interesuje, zapraszam, a jeżeli ktoś chce ominąć ten fragment, może sobie kliknąć do tego czasu.
czas na wiadomości filmowe. Tak jak w ubiegłym tygodniu mam dla Was wiadomość z planu Percy'ego Jacksona. Ogłoszono, że Jay Duplass zagra Hadesa, a Timothy Olmundson zagra Hephaistosa. Czekamy na więcej informacji. Przypomnę, że serial na podstawie książek Ricka Riordana przygotowuje Disney+. Pojawił się zwiastun filmu Niebezpieczni dżentelmeni, opowiadający o losach Tadeusza Boja Żeleńskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Józefa Konrada i Bronisława Malinowskiego. Film nie jest filmem biograficznym, to fikcja, historia, w której ci znani literaci muszą wyjaśnić zagadkę morderstwa. W rolę Boja Żeleńskiego wciela się Tomasz Kot, Witkacego zagra Marcin Dorociński, Konrada Andrzej Seweryn, a Malinowskiego Wojciech Mecwaldowski. Premiera kinowa 20 stycznia. I ostatnio pojawiła się informacja, że Disney Plus zdecydował się na realizację kolejnego filmu z serii Pamiętnik Księżniczki. Na razie nie wiemy nic więcej o tej produkcji, nie wiemy, czy Anne Hathaway podpisała już jakiś kontrakt i czy pojawi się w filmie. Na razie pojawiła się i tylko informacja o tym, że produkcja powstanie. I to wszystkie wiadomości, jakie ja przygotowałam dla Was w tym tygodniu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeszcze raz zachęcam do dania łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja tymczasem szykuję kolejne filmiki, szykuję kolejne Book News, więc zapraszam do zobaczenia i...